raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Siemanko, z tej strony po raz pierwszy w tym nowym roku. Maddox, always Rax. Mam dla was przełomową wiadomość. Moja wspaniała siostra i wspaniały mąż, a mój jęciu, podarowali mi kamerę. W końcu profesjonalną kamerę o jakości nagrywania HD i tylko HD w dodatku. Z takim czymś, że ona jest profesjonalnie do YouTube'a w ogóle i że tu się da zrzucać od razu na YouTube'a, chociaż tego jeszcze nie jestem pewien. Mniejsza z tym, tutaj macie dowody. Jak to robić? Zuma, czy to jest dobra jakość? To mam wiele opcji, jeszcze na razie nie jestem obcykany, jadę na żywca, nic nie sprawdzałem wcześniej. Tutaj są zasilacze, więc nawet baterii nie będę musiał kupować. To jest cudo, tylko żeby to wszystko działało tak, jak powinno. No, to jeśli teraz będę miał wsparcie, to kuźwa, już mogę naprawdę po prostu lecieć za koleją. Ale o tym później. Jako pierwszy film na pierwszy ogień przyjdzie ta oto przesyłka od mojego najlepszego zioma na internecie Hikomikosa, co mi ją na święta dał. Zobaczymy, co też tutaj takiego jest. Kurde, tak jakbym miał, muszę oddalić to. To mi się oddala, tylko że mi się to nie wyłączyło, kuźwa. Oddala się? Nie. A może tak, sam nie wiem, dupa. Tak jak wam mówiłem, jestem... I to jest wszystko od Hikomikos. Wow, 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 wow. Wesoły świąt już niżego roku. Merry Christmas and a Happy New Year. Wehrmacht. A, dziadek z Wehrmachtu. Wow, piękny obrazek. Chatka w lesie. Drzewa, las, śnieg. Uwielbiam. Uwielbiam te klimaty. Kurde, w dupę. Czekajcie, coś muszę sprawdzić. Jeszcze jedna kopera. A, karwasz, twarz. Tu jedziemy. Ciekawe, ile też miejsca tutaj będę mieć. Nie mam pojęcia. Nic nie wiem, nic nie wiem. Lecę na żywca. Dziś dziko będzie tu i dziwnie będzie też. Ja z innej bajki, innego wymiaru jestem. Ale dziko będzie tu, ale będzie odlot z innej bajki. Wesołych świąt, Maddoxie. Przyjmij, proszę, ten specjalny breloczek z Pokémon Center z Japonii, który przyniósł kiedyś znajomy pogodnych i spokojnych świąt ślubnego roku 2017. Kulkos. Nie, nie mów mi ziom, że dałeś mi coś z Japonii, z tych twoich wspaniałych, niesamowitych podróży. Nadawca, on z jego dane, możecie mu wysyłać co chcecie, tam są moje, też możecie wysyłać jak chcecie, jeśli ktoś zobaczył, to możecie wysyłać, proszę bardzo. Hikomikos, i to jest ważne, to teraz to tajemnicza przesyłka. Eo, eo, eo. Do, tam jest w środku. Co tam jest w środku? Ciekawe, co tam jest w środku. To jest dziwne, bo tylko nie wiem, co to oznacza. Dam, 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 dam. I to jest to, co mi Hikoś tutaj zapodał, jako aktualne... Chłopie, miałeś mi przesłać tylko kartkę na święta. To mi nie wygląda na kartki. Czy to jest jakiś booster? Nie, błagam cię. Miałeś mi nic nie przesyłać. Kopertka jest super, to wszystko jest super. Czekajcie, spróbuję tutaj, mogę manipulować... Dobra, przybliżać mogę. I to się... To było... To był na początku, że najdalej, najbliżej, 2% najdalej, w porządku, czyli tu będę musiał, chociaż wiecie co? Patrzcie, tu jest moja pokemonowa kolekcja cała, szafeczka, nie jestem pewien, czy ją widzicie. Kyurem, Dedenne, Jigglypuff, Charmeleon, Scraggy, Totodile, Vulpix, Torchic, Squirtle, tu jest przede wszystkim mnóstwo moich ulubionych, Shiny Magikarp, Charmander, specjalna figurka tylko dla najlepszych, Zoroark, Charizard. Chciałbym, żebyście zobaczyli odbicie, a nie, bo i tak musiałby być odwrotnie. Nie zobaczcie, ale zobaczyliście moją szafeczkę. Nagrywam teraz chyba na najwyższej jakości, bo wziąłem HD 60, bo mimo, że jest tylko HD opcje, to są dwie HD i jakieś tam dwie inne, ale będę lecieć po najwyższej, jeśli to nie będzie problem. I teraz tak. Chyba mi tu dałeś trzy takie same ulotki, zaraz cię upewnimy. Wow, tutaj w stylu Pokémon Moon, mojej ukochanej gry Lunala wymiata. Ikonkos.pl, kolekcjoner i gracz. Jestem kolekcjonerem różnych... Super się trafiło akurat, że jak przyszła przesłuchać, to jedną tą HD kamerę, będę mógł w końcu to dokładnie pokazać. Ziomek, rządzisz. Jestem kolekcjonerem różności od 1909. Po raz pierwszy widzę na swojej rzeczy to, co tam pisze przez to, a nie tylko, że muszę patrzeć z boku. Mój kanał na YouTube założyłem w celu promocji tematu Pokémon w Polsce. Znajdziesz u mnie reprezentację kolekcji gier, konsol, zagrajmy i wiele innych. Polecam wszystkim jego kanał. Ten ziomek po prostu nie ma słów. No film z pokonami co tydzień teraz. Non stop giveaway. Przesłyszałem, że Giovanni. Podam i złapcie je wszystkie. Tutaj wszelkie jego dane.
Ale to nie koniec, bo z drugiej strony mamy wersję Sun. Kolejny kolekcjon gracz, zbieram wszystkie gracze z Pokémon Nintendo oraz gry. Masz może coś ciekawego na wymianę? Niepotrzebne rzeczy zajmują mnie, to chętnie się zamienię, napisz do mnie. A może chcesz mi wysłać prezent? Ja bym chciał, ale już wysłałem. Każdym, kto nie widział moją przesyłkę dla Hiko, polecam na maksa od ręki, bo naprawdę dopieściłem go tam. Mój drogi Damianie mój, niech dziś tak się stanie. Życzenia śle nowe, są pokemonowe. W karciance wygrywaj, byś wciąż mógł czuć dreszcze, bo ja wciąż chcę jeszcze Hikomiskosa na mojego nowego Rokosa. Pokémon Rock. Czyli tutaj chyba bez pomyłki, nie? Bez pudła. To są trzy takie same uloteczki. Dziś Hiko będzie. Kurwa, widziałem Hiko, jeśli ty to oglądasz bezpośrednio przed nowym odcinkiem z drugiej serii, pierwszym, co teraz leciał 15.25, to jest fakt autentyczny. Dopiero co skończyłem to oglądać i od razu przychodzę to nagrywać. Star Butterfly kontra Siły Zła była już reklama teraz, 2 tygodnie przed nowej serii Poków. Już od kilku lat zawsze robili tak, że mniej niż tydzień różnicy, a to nagle 2 tygodnie zatkało mnie, totalnie jestem zachwycony. To są te trzy. I teraz tak, czy to jest zamknięty booster? Przysłałeś mi zamknięty booster? Wow, wymiatasz. I to jest z czego? Breakthrough. Wow. To są trzy rzeczy, ale na razie... Kuźwa, wysłałeś mi zamknięty japoński albo koreański booster. W tym momencie się nie orientuję, ale nieważne który, bo i te wymiatają totalnie. No to i to jeszcze nie wiadomo co tutaj. Jechała pani z panem aeroplanem. Zesrała się pod szkoły na dupy goły. Param pam pam. No przykro mi, ale nie jestem jak Machamp i nie mam 4 rąk, więc muszę na chwilkę odpuścić. Kurwa, twarz, nie mam czasu. Nie mam pojęcia na ile jest ta bateria, na ile jest załadowana, bo jadę z tak baterią, jak była załadowana teraz. No nie, musicie sobie żartować ze mnie. Muszę to opakowanie sobie zatrzymać. Dobra, teraz na pewno się uda. No dobra, już trochę za długo to trwa. Fuck, muszę je rozerwać. Oh my goodness. A nie, jednak idzie. W ostatnim momencie już się bałem. Takie są uroki otwierania nowych paczek. Ja nie otwieram jej. A to jest takie zajebiste opakowanie. Co ja mam zrobić? Kurde, cały światopogląd się teraz rozpierdziela. A dopatam. Może innym razem miutu. Innym razem. O, dobra. Już prawie. Dobra, są karciuszki opakowane. Tak sobie zatrzymam chociaż. I to jest 5 nowych kart. Z tego co się orientuję, to najczęściej przedostatnia jest najcenniejsza, jeśli takowa się znajduje. To są rerki, czy tam to co może być najlepsze, to sobie przesuniemy tutaj. I moje 5 karcioszek to będzie do duo. Elegancko wygląda. Chwilunia. Nie, przez chwilę myślałem. Nie wiem gdzie to jest, nie wiem w którym to jest regionie. To jest niezła jazda. Dobra. Drug. Kurde. Ralts, jeden z moich ulubionych poczków, czyli tutaj już mamy jackpota. Ralts, zawsze zajebisty pok, żeby go zobaczyć. Tutaj mamy skidu oczywiście. O mój Boże. Kurwa, to jest holomagneton? Nie widziałem takiego patterna nigdy. Która to jest seria? Ale się pięknie świeci. Czy to jest rewers? Ale polskie rewersy nie są 25 na 59. Myślałem, że to jest Secret Rare. Tak się przepięknie świeci. I ostatnią moją kartą jest Green Plap. O, też fajny tam. Kurde, to źle przekładankę zrobiłem. Ostatnia była dobra. W życiu takiej karty nie widziałem. No, ziom, będziesz musiał tutaj uświadomić, ale przepięknie ten magneton wyszedł. Wow. To też jest jeden z pokój, które występują w samym Moon. Total wypas, a to jeszcze nie koniec. Co my tu mamy? Jeszcze jakieś przesłane karcioszki od niego, tym razem ustalone. Zestaw 10 oryginalnych kart Pokémon z różnych dodatków. A, to są jeden z twoich zestawów, które sprzedajesz. Polecam wszystkim. Regra zmienia się. Liga Pokémon funkcjonuje nawet przed grze. No niesamowite, prawie 10 minut, a dalej mam energię. Oh my god. I kurde. Będę musiał to pojedynczo podnosić i od razu patrzeć tu. I teraz tak. Rotom, plazmy. Oczywiście tej karty nie posiadam. Jest wyrąbana w kosmos.
Bagom, jeden z moich ulubionych po Kuchikowie. W dodatku ubóstwiam las. I to jest jak w zawierczeńskim lesie. Forest of Death, czyli raz śmierci, to jest tam. Piękna, piękna karta. Slowpoke, zawsze dobra rzecz, dobry pok. Ważna rola w pierwszym odcinku, który kiedykolwiek widziałem. Wyspa Pokémon Gigantów. Charmander Luff from the First Time. Pidaf, dlaczego nie? Jeden z Pokémonów Alaina. Ubóstwiam gościa to i każdego jego poka. Wow! Ten altar ma taki artystyczny art, kurwa, to jest jak obraz, jak portret. Nie wiem, jak on to robi, że altaria to powinien być przypadkowy dla mnie. Poka, on wybrał chyba, kurwa, jeden z najlepszych artów, jaki mógł tej altarii. Buizel polski, no to tutaj automatycznie Buizel rządzi. Kirlia, czyli poszedł tym samym tropem właśnie, że tu z moich ulubionych i Ralts też się trafi. Fampi. Proszę bardzo. Golbat, ale Chwilunia. Czy to jest... 90... Co Damianek? O, piwo, to przyjdę zaraz. Zaraz se przyjdę. To nie wiem, przynieś mi to piwo. Jakie? Argusa, tak? No to przynieś mi. Argus zawsze jest w porządku. Złoty 80 w Lidlu, 7,2%. Zawsze dobra rzecz. Golbat. Lakowanie produktu. Chociaż nie chciałem wcale, ale Argus jest w porządku. Bardzo tani i naprawdę jest dobry, jest dobry. W ogóle jestem za Lidlem. Polecam wszystkim. I wodna energia. O mój Boże. Czy to jest Charmander? Przed chwilą o nim mówiłem. Dobra, czy... Pam, pam, pam. No niezła jazda, co? Dziękuję ci. To jest kamera, to jest to, co dostałem właśnie od Kuby, od Kamy. To jest ta profesjonalna kamera i tu mogę sobie już nagrywać, co chcę. I widzisz, to jest ta przesyłka tu od tego mojego kolegi. A! Wszyscy się zbierają! Wszyscy się zbierają! Fajnie wyszło, będzie zajebisty film. Zajebisty film nie wyjdzie, tylko żeby to wyszło. Bo ja nawet nie zrzucam jeszcze nic. Charmander, mój ukochany, najukochańszy Pokémon od pierwszego wiedzenia, od pierwszego odcinka, tego, o którym przed chwilą mówiłem. Nie wiem, czemu to się tak złożyło.